Transfery w plus lidze, drodzy Państwo, to temat bardzo gorący, jak się okazuje, mimo że jeszcze nie weszliśmy w fazę półfinałów, ale już menedżerowie na rynku działają, prezesi klubów również, to tu, to tam, urywają się telefony. Przewidujecie jakieś takie mocne roszady przetasowania na tym rynku, Jurek? No muszą być przetasowania, bo jak popatrzymy sobie na niektóre zespoły, na kończące się kontrakty, to na pewno już trwa walka i trwają rozmowy z To poczekaj zawodnikami. chwilę, podłączam ci wariograf, mów co wiesz. Niewiele powiem. Ja jestem przeciwnikiem tego, Niewiele żeby. prawdy powiesz. Wszystko Nieprawdy nie wykaże. będę mówił. Wiem, ale nie powiem. Nie, rzeczywiście to jest trudny okres, bo tu z jednej strony najlepsze drużyny walczą o medale, no i zawodnicy. Nawet nieładnie trochę jest mówić teraz o Tak, transferach, powinni, bo ale możemy wiecie, zrobić krzywdę ale zobaczcie, jak zawodnikom się czuje i taki klubom. zawodnik, wychodzi w półfinałowej rywalizacji naprzeciw swojego rywala, a wie, że w tym klubie będzie A widziałeś, jak się spędzał czuł Juan kolejny sezon. Torrena? No Nawet właśnie, to ten był jego wielki gracz w najgorszy tym mecz wielkim od klubie lat. wszyscy się źle czuli z tym tematem, a nam się wydawało, że to jest taki wielki profesjonalizm, że można takie rzeczy ogłosić. Widać, że to szkodzi. Możemy tylko spekulować i plotkować. Tak, no No tak, ale to moim zdaniem, już abstrahując, zaraz wrócimy do tych dywagacji, to akurat jest dobre, jeżeli gra się w otwarte karty, a nie cichcem, gdzieś się spotyka za plecami, tak? Nawet jeśli powoduje to dyskomfort, to jeszcze ja... tego nie nauczyliśmy się tego Ale to robić. ja, Wojtek, wolę wiedzieć, że Juan Torrena przejdzie z Trentino po sezonie do Kazania i wszyscy o tym wiedzą, Tak, bo on a miał nie wiedziałby napisane. zawodnik i działacze, tak? A później, gdyby to wyszło, to dopiero byłyby Gdyby w podejrzenia. kontraktach naszych zawodników były te daty, a pewnie niedługo się pojawią, że do dnia 15 marca czy do dnia 15 kwietnia musisz się zadeklarować lub otrzymać ofertę od klubu, to już wewnętrznie kluby wiedzą, z kim chcą rozmawiać, z kim nie chcą. Czy to wychodzi na zewnątrz, czy nie wychodzi, to jest już drugi temat, bo to jest tutaj ta no, lojalność do klubu, podejście, atmosfera, tak? Można bardzo łatwo to wszystko popsuć. Ja bym powiedział tak. Bardzo dużo niewypałów transferowych obcokrajowców w tym roku Ale i za to zapłacą wszyscy, po którzy. nazwiskach bardzo cię proszę. No, po nazwiskach to masz wszystkich oprócz Antigi, Ruzie, Łaski, a potem to już będzie się trzeba zastanowić, czy Winiedo ocenimy dobrze, czy nie, bo jeśli uratuje medal i jakoś dogra ten sezon, no to się może obroni. Cała reszta, grupa Farta Kielce, grupa, szeroka grupa Jastrzębskiego Węgla, no to są wszystko niewypały na poziomie obcokrajowca, który ma przynieść ci wzbogacenie, para Holendrów środkowych, no to oni gdzieś nie zaistnieli. Ja nie mówię, że są, ja nie używam słowa, że są źli zawodnicy. Oni nie weszli w grę i nie No tak, dali ale tym co ty chcesz od zespołom Kojstry, że nie gra? nic. No to Ja jest facet, dlatego ja który... się nie ośmielę powiedzieć, że Kośta jest samym zawodnikiem, bo wystawił się na śmieszność. Natomiast dlaczego Skra go nie wykorzystała? Bo ma wspaniałych naszych Ale to ja nawet środkowych. nie mogę powiedzieć, że on jest niewypałem. No, tak mi się wydaje, bo on No nigdy nie dobrze, no dostał tak bo on naprawdę się szansy. przegrywa z Gawryszewskim, z całym szacunkiem dla Bartka, no, który wygrywa z doświadczonym Holendrem. No to jak się czuje ten zawodnik? Ja myślę, że do weryfikacji są przede wszystkim obcokrajowcy. Polacy, w mojej opinii, ci, którzy zmieniali kluby, w większości zrobili nawet krok do przodu, bo jest zawsze nowa motywacja. Patrz Wika, patrz może zmiany rozgrywających, gdzieś dwóch, Łomacz poszedł, gdzieś grał, tutaj grał średnio, tam zagrał sezon w przeciętnym klubie. No. Finowie się obronili, olsztyński klub się obronił, no wszyscy będą zmieniać. Ci ludzie, te kluby, które miały problemy, a poza tym dodajmy teraz drugi element. No finanse. No biedni będą tracić, bogaci będą kupować, biedni będą No teraz tak, ale znowu. wiesz, Szkoda, te że kadry też biedna są. Politechnika AZS nie mogą zbudować zespołu na następny rok, mając to, co mieli. Wyobrażacie sobie Politechnikę i AZS Częstochowa przy dwóch, trzech dobrych obcokrajowcach dokupionych? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić te zespoły fajnie grające. No tak, ale to pewnie. Natomiast nie wyobrażam sobie, że to się uda. A ja wyobrażam sobie na przykład Politechnikę już bez Żalińskiego i Wojtaszka, No to jest bo tragedia, dlatego o tym gdzie na mówię, że pewno to jest odejdą. tragedia tych Wyobrażam sobie zespołów. Częstochowę bez Drzyzgi, bez Wiśniewskiego, bez Janeczka No i pewnie. to. Wyobrażasz sobie? Znaczy wyobrażam sobie, bo wiem, że lepsze kluby, które są w stanie zaoferować więcej, To, tak, wyciągną ich tak. do Znaczy, to jest siebie. pewne, że oni te kluby opuszczą. Ci Natomiast o to mi zawodnicy by chodzi. chętnie zostali, a inny Natomiast ja sobie nie zakład, tylko żeby wyobrażam usłyszeli, konstrukcji że tych do zespołów. nich dojdzie taki Samika, taki Antiga czy taki Ruzie. I oni by byli pewni, że w tych Dobrze, klubach będą takie mieć trzy fajne granie. propozycje, znaczy propozycje, gdzieś w charakterze przypuszczeń, dywagacji, trzy nazwiska, które mogą odejść, ale zostaną w Polsce i wzmocnią konkurenta, waszym zdaniem. Ja myślę, że tak, wszystkie drużyny, tak jak mówię, wszystkie drużyny będą składy zmieniać, modyfikować, nawet PGS Krabbeł Chatów. Zobaczymy, czy Czy to obroni będzie się kolejne. Falaska?
To jest moje pytanie. Według mnie już wystarczająco się obronił, że już chyba czas na falaskę, że taki zespół jak PGS Grabę Chatów powinna mieć już młodszego, perspektywicznego na kolejne lata zawodnika na tej pozycji. Zobaczymy, czy jeszcze kogoś z KRA straci, czy wprowadzi tych, których już miała, ale szykowała ich do grania. No właśnie, bo tak patrząc na finał Ligi Mistrzów, na ławkę rezerwowych, to przez ostatnie lata mówiliśmy, że z tej ławki rezerwowych to moglibyśmy drugi równorzędny zespół zbudować, a w tym sezonie tego nie było. Umówmy się, jednak Tanasijewicz, no to jest dużo niższa klasa niż Wlazły. Inwestycja, ale nie... niż Bartek Kurek, czyli to nie byli jeszcze zawodnicy, w mojej opinii, na PGS Grabę Chatów. To byli kapitalni zawodnicy do AZS-u Częstochowa, żeby wzmocnić taki klub, Politechnikę, ale nie do PGS Grabę Chatów. Dlatego tam na pewno roszady będą. Zobaczymy, czy uda się wszystkich utrzymać, bo to też jest ważne pytanie, bo jak widzimy po kontrakcie Juan Toreny, Rosjanie troszkę sobie się zdrzemnęli w ostatnim sezonie, ale teraz nie tylko Kazań, inne drużyny, myślę także, będą chciały mocno wzmacniać swoje ekipy. No, tureckich zespołów chyba możemy zacząć się bać jako liga, jako konkurenci. Atrakcyjna finansowo chyba, tak? Tak, bardzo mocne zespoły z ogromnym wsparciem tych bogatych sponsorów. Ja jednak myślę, że to wszystko nie służy plus lidze. Bo te ciągłe rotacja, Resowia w mniejszym stopniu, Kędzierzyn jest tego najlepszym przykładem, Jastrzębie też, to taki modelowy to musisz wzór. Wygrać Totolotkę, 21 milionów do wygrania, no tak, ale i wiesz, na Politechnikę i Częstochowę i wtedy do nich. Nie, do, ale do chodzi mi o to, że te kluby są bardzo bogate. Myślę o Resowi, myślę o Jastrzębiu, myślę o Zaksie, ale one sobie same nie dają szansy, bo co roku po prostu hurtowo pozbywają się i hurtowo sprowadzają. Tak naprawdę nie wiemy, co by było, gdyby grał rozgrywający w Resowi przez 4 kolejne sezony, a nie co roku był świeży, bo jeśli tak, to nigdy nie będą w stanie dorównać. To nie jest zła intencja włodarzy, tak? To jest ich decyzja. No, jest ich decyzja, ale spodziewali się po prostu Resowi. Też, a spodziewali się więcej. No dobrze, ale przecież Tichaczek odszedł. Przemek, ale to ty byłeś zwolennikiem, pamiętam jeszcze Tichaczka, aby go sprowadzić do PGS Grabę Chatów, kiedy jestem zwolennikiem, że jeśli on jest w Rzeszowie, to niech on będzie przez 3-4 lata i wtedy dopiero zobaczymy. No, ale jak oni nie zdobędą medalu, to nie będzie ani Tichaczka, ani Grozera. No to wymienią znowu pół składu i w następnym sezonie... Bo Grozer a Tichaczek zostanie oceniony negatywnie. Ale to tak, Wojtek, to w następnym sezonie przyjdą nowi i też Mistrzostwa Polski nie zdobędą. Być może, jak się nie zdobywa, wydaje się tyle środków finansowych, to... No efekty nie trzeba czekać też długo. Tutaj trenerzy mieli, w Resowie akurat kontynuowała bardzo stabilną politykę trenerską. Natomiast czy zasadną, to już jest całkiem inne pytanie. Zmienić dwóch rozgrywających na przeciągu 3-letniej pracy, to znaczy, że ktoś nie panował nad sytuacją albo były bardzo nerwowe ruchy, choć nieoficjalne. Skra, zgadzam się z Jurkiem, skład, który miał w tym roku szansę wygrać mistrzostwo, I to prawdopodobnie się skończyło. Musi Skra zacząć wpuścić świeżą krew. A kogo byś się pozbył stamtąd? To nie chodzi o pozbywanie się. Każdy z zawodników wypełnił rolę. Oni byli o jedną piłkę. Ja nie mogę powiedzieć, że ktoś zagrał źle. No tak, ale jeśli mówisz, że jednak weszli na szczyt już wyżej, tego nie podskoczą. No mogą już razem się nawet nie spotkać. Które pozycje byś ściągnął nowych siatkarzy? No pozycje. Atak i para przyjmujących wydaje się bardzo stabilna. Środkowi chyba też bez zarzutu. Nie wiem, jakie są Daniela Pińskiego plany, bo ten zawodnik gdzieś może no nawet... Bo widzicie, bo wyjdzie na to, że nie przewidujecie żadnych zmian w tej Skrze. Ja myślę, że na przykład układ z Falaską to nie jest układ, że Falaska zagrał źle. Falaska grał dobrze. Falaska było jedną piłkę od poprowadzenia swojego zespołu do największego tytułu, natomiast... Ale to jest zawodnik, który jest blisko 40-letni. Tylko co za rok, a poza tym może ten zawodnik chce zostać za rok trenerem, a może chce podpisać 3-letni kontrakt na Majorce i jeszcze i pograć siatkówkę i bawić się w siatkówkę. Życie pokaże, czy w Skrze potrzebne będą roszady, zmiany i życie to modyfikacje. Znaczy czas. Czas i to, czy zdobędzie mistrzostwo, czy nie? No, nie zdobędzie. Niekoniecznie, tak jak mówię, no, uaktywniły się też inne rynki. Być może spadną nagle 15 propozycji dla zawodników PGS Grabę Chatów. Nie do odrzucenia, tego nie wiemy. I życie pokaże zatem, co będzie musiała zmienić Skra.